Witam Was serdecznie. Dzisiaj pokazuję efekty pracy. Macie w porównaniu z pierwszą częścią filmu, gdzie były butle. No i teraz po przeróbce to, co mówiłem. Umówiłem się kiedyś, długo to trwało i pozbyłem się dwóch butli. W tym momencie jest tylko jedna. Jest na środku. Jak widzicie, prześwitu wcale nie zmniejsza, gdyż jest mniej więcej na równo z tłumikiem, a nawet może troszkę wyżej. No nie, w każdym razie prześwit nie został zmniejszony, natomiast zrobiło się pusto z prawej, z lewej strony. Tak jak się śmiałem w serwisie, można by tu jeszcze z powrotem wrócić z jakąś butlą z jednej strony, jakby trzeba było zwiększyć pojemność. Baniaczek, jeśli dobrze pamiętam, 315 średnica i 1,40 m długości. Jak widzicie, długie to, ale bardzo ładnie założone. Bardzo fajnie przykręcone. O, może widać, może nie widać. O, do autka, do konstrukcji, do wzmocnień. Nic się nie tłucze, nic się nie obija. No, jeszcze są tu jakieś dziurki, widzę. Będzie można jakąś osłonkę zrobić, żeby się nie zniszczyła butla zbyt szybko. No cóż, taka krótka aktualizacja na temat tego, jak to wygląda. No, jest tam jakiś odstęp, jakieś wygłuszenie, coś tam założyli. W każdym razie butla się nie telepie. Za jakiś czas napiszę albo nakręcę Wam, ile do końca wchodzi. Butla jest 100-litrowa. Powinno wejść po modyfikacjach w okolicach 90 litrów. No zobaczymy, ile wejdzie. No i cóż, tyle u mnie. Poza tym wszystko w porządku, odfajkowujemy kolejną rzecz i będziemy teraz myśleć nad powłoką lakierniczą, bo tak chciałem coś na wiosnę zrobić. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Także cóż, tyle ciekawostek. Trzymajcie się.